Dobra pamięć. To zapytam Cię o taką kwestię jeszcze techniczną. Jak Ci wspomniałem przed rozmową, zdarzyło mi się raz umieścić film o nauce anatomii, takiej bardzo prostej, w prostej formie. No i otrzymałem feedback, że to jest takie pieprzenie, mówiąc dyplomatycznie, tego się nie da w ten sposób nauczyć. Więc pytanie do Ciebie, no jak Ty to robisz, że jednak się tego uczysz, że jednak używasz skojarzeń właśnie? Jak Ty tworzysz skojarzenia do takich abstrakcyjnych różnych zdań i zamieniasz je na obrazy? Może jakiś przykład masz? Na przykład, jeżeli mamy takie zagadnienie odnośnie położenia krtani. Jest napisane, że u mężczyzny ona znajduje się na C4, C7. Czyli to jest w skrócie kręg szyjny czwarty do kręgu szyjnego siódmego. I z czym mi się kojarzy C4? No to ja też grałem trochę w Counter-Strike'a, od razu mi się to skojarzyło z bombą. A C7, no to 7 od razu mi się kojarzy z Cristiano Ronaldo. Okay. On tam podczas odbierania złotej piłki wydał taki charakterystyczny okrzyk. Si, dokładnie. Aha. I wyobraziłem sobie po prostu, że na fotelu leży ta bomba, która zamiast pikać robi sobie takie si. No i tutaj mamy dalej długość krtani, która wynosi od 4 do 6 cm. No i teraz te liczby, tutaj mamy 4 i 6. To jest takie, no, mózg lubi obrazy, więc to 4 mi się kojarzy trochę z błyskawicą. Mhm. Kształtem mi to przypomina. Mhm. Zaś 6 kojarzy mi się z kijem golfowym. Tak, tak, jest. Mhm. To podejście akurat właśnie z książki Tonego Buzana znalazłem. On właśnie tam pisał o tym, żeby starać się zamieniać te cyfry na obrazy. Czyli mają praktyczne zastosowanie Tonego Buzana w materiale na studiach. Mhm. I niejako teraz to skojarzenie z długością krtani łączy mi się z wcześniejszym skojarzeniem. Mhm. I ta czwórka, czyli błyskawica, kojarzyła mi się z Harrym Potterem od razu, bo miał błyskawicę na czole. Mhm. Taką charakterystyczny znak. A 6, czyli z kijem golfowym, no to wyobraziłem sobie, że Harry Potter dzierży ten kij golfowy i zrzuca tę bombę z fotela. Okej. I rozumiem, że jedno z drugim gdzieś tam potem sobie łączysz, jak próbujesz sobie otworzyć zamkniętymi oczami, powiedzmy, czy na egzaminie. Tak, dokładnie. Mega. I widzę jeszcze tam, że dalej masz dosyć dużo naładowane tekstów w jednym pojęciu. Tutaj mam rozmieszczone położenie żołądka. Okej. To mogę też o tym opowiedzieć. Dawaj. Bo żołądek ogólnie ma, składa się z kilku tam części, no nie będę wchodził już tam głębiej w anatomię. Mhm. Grunt, żeby na przykład wiedzieć, że jego wpływ znajduje się na wysokości kręgu piersiowego 11, dno w piątej przestrzeni międzyżebrowej, czyli tam, gdzie znajduje się koniuszek serca, mhm. a najniższy punkt sięga do kręgu lędźwiowego 3, no razem z kręgiem czwartym lędźwiowym, mm-hmm. jest tak mniej więcej takie orientacyjne położenie. Tutaj akurat przyszło mi z pomocą to, że ja mieszkałem w internacie, w liceum. Tak. I to właśnie też jest jeszcze przed erą gotika, że tak powiem. I mieszkałem w tym internacie i tam był taki pokój wychowawcy, dość charakterystyczny. I w tym pokoju wychowawcy była toaleta, tak. była sofa i był komputer. I rozmieściłem sobie te dane odnośnie położenia właśnie w samym tym pokoju. Z pustem, który znajduje się na wysokości T11, czyli w skrócie tego kręgu piersiowego 11, mhm. to 11 kojarzy mi się z piłką nożną. Gdzieś ta piłka nożna jest cały czas... No jak 11 piłkarzy, nie? Dokładnie tak. Mhm, więc kojarzę sobie, że to jest po prostu piłka, która próbuje dobić się do toalety, krzyczy wpuśćcie mnie. Okej. Okay. No czyli jest taki element takich historyjek takich dynamicznych, humorystycznych, tak? Fajnie, dokładnie. Wdrażasz swoje poczucie humoru w zapamiętywanie, okej. Okay. Idąc dalej, no to tutaj miałem odnośnie położenia dna żołądka, że ona znajduje się tam w piątej przestrzeni międzyżebrowej, to dodałem sobie też takie pojęcie tutaj, że w piątej przestrzeni międzyżebrowej znajduje się także koniuszek serca. Mhm. To mi pomogło w wytworzeniu skojarzenia do tego zagadnienia, bo dno kojarzyło mi się z nurkiem, bo nurek nieraz nurkuje i schodzi tam na dno. I schodzi na dno, tak. Mhm. Dokładnie. A koniuszek serca pomógł mi sobie skojarzyć z tym, że koń kojarzy się z koniem. Mhm. Więc wyobraziłem sobie nurka, który siedzi przy tym komputerze w pokoju wychowawcy i ogląda wyścigi konne. I z tego wiesz, że to jest jakby koniec. Tak, koniuszek serca. Okej. Takie no jest fachowe stwierdzenie, koniuszek, tak? Koniuszek, tak, dokładnie. I najniższy punkt znajduje się na L3, L4. To tutaj weszła taka troszkę gra słowna. L3 kojarzy mi się z leczy. Mhm. Ja wiem, że lekarz leczy. No i L4 też jakby leczenie, nie? Dokładnie. Więc wyobraźmy sobie lekarza, który chowie się do sofy, najniższy punkt, że się chowie. Okej.
siedzi w tej sofie lekarz, który mówi, że nie chce wychodzić, bo ma L4. Okej. Więc skojarzyłem sobie, że najniższy punkt znajduje się w sofie, bo wszedł do tej sofy. Mhm. I że lekarz L3 nie wychodzi, bo ma L4, czyli L3, L4. Okej, powiem ci, że no, ująłeś mnie tym L3, tą grą słów, że leczy L3, nie? Bo ludzie często, właśnie to jest też problem, często widzę, sobie może już tak, o, zrobimy, a taki problem widzę często, że ludzie mówią w ich kategoriach, że ja nie wiem, jak zrobić skojarzenie, nie? Bo z niczym mi się to nie kojarzy i nie widzą właśnie tej możliwości, że jakaś taka gra słówek, jakiś taki żarcik, nie? Takie połączenie takich rzeczy jak L3 leczy. Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra-pamięć.pl.